Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sitkówce, kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej i rozwój gospodarki ściekowej w gminie Kielce i gminie Zagnańsk. Te trzy projekty, dotychczas zrealizowane przez wodociągi kieleckie, to prawie 500 milionów złotych przeznaczonych na rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Kielcach i ościennych gminach. Niespełna dwa miesiące temu zakończyła się realizacja ostatniego, ponad 200-milionowego przedsięwzięcia. Wodociągi kieleckie już szykują kolejne na ponad 100 milionów złotych. Dzięki niemu dokończona zostanie kanalizacja w północnej części gminy Masłów, co da około 30 km kanalizacji i 11 przepompowni. Prace dotrą także do Kielc. Także w ramach tej działalności chcemy zrobić kilkanaście, około 30 ulic w mieście Kielce, głównie w tych Kielcach peryferyjnych, tam gdzie jeszcze tej kanalizacji nie ma. Chcemy również uszczelnić istniejącą kanalizację, czyli tak zwanymi metodami bezwykopkowymi dokonać renowacji. Mamy również trochę mniejsze, ale również przedsięwzięcie w gminie Sitkówka Nowiny i tam mamy zamiar doprowadzić do zmiany systemu wodociągowania miejscowości Kowali i takie spore przedsięwzięcie kanalizacyjne w rejonie miejscowości Trzcianka. Wartość szacunkowa projektu to około 160-170 milionów złotych. Dofinansowanie na realizację wodociągi kieleckie chcą pozyskać z pieniędzy unijnych. Wielką zaletą tej nowej perspektywy to jest to, że my możemy już dokumentować koszty ponoszone na przygotowanie i realizację i w chwili, kiedy otrzymamy decyzję, te koszty będą uznawane, bo przedtem było to trochę inaczej. W związku z tym my nie czekając podjęliśmy działania, zmierzamy do tego, żeby przygotować kompletny wniosek. Obecnie trwa przygotowywanie wniosku. Według wstępnych szacunków kompletna dokumentacja aplikacyjna mogłaby zostać złożona we wrześniu. Czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu środków wodociągi kieleckie chcą wykorzystać na kompletowanie dokumentacji technicznej. Jak podkreśla prezes spółki wodociągowej, istotne jest również to, że pomimo wielu nakładów na inwestycje, wodociągi nie przenoszą kosztów na użytkowników sieci. My od 4 ponad lat nie podnieśliśmy nawet o grosz opłat za świadczone usługi. Czynimy to poprzez oszczędzanie kosztów, takie prowadzenie firmy, żeby nie sięgać po pieniądze do naszych odbiorców. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace kanalizacyjne w Masłowie i na obrzeżach Kielc w ramach nowego projektu mogłyby się rozpocząć już w 2017 roku.